Dzień dobry bardzo, witam z Bieliszki, proszę Państwa. Zibi jest zawsze w Bielicy. Tylko razy był w Bielicy przez to, że był w Hiszpanii na turnieju, a tak przez kilka lat. Bieliszka, Regis Bieliszka to jeden z najbardziej zaprzyjaźnionych klubów Zibiego, w ogóle serwisu koszykówki młodzieżowej. No i jestem tutaj zawsze. Już nie ma tych meczy, co kiedyś były mecze gwiazd. Jeszcze mamy pandemię, ale już jest coraz lepiej. Ja mam nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy może tu spać na kampusie. Będą mecze gwiazd, będzie tak jak kiedyś. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Trzymamy kciuki póki co na kampusie. Marzena Rudolf na kampusie gra rozstrzyg 2008, czyli teraz kategoria U14, tylko 6 drużyn. Oczywiście Zibi obserwuje te drużyny, bo już w czerwcu nieoficjalne Mistrzostwa Polski na 32 drużyny rozstrzyga 2008. Już wszystko przygotowujemy. Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądać, kogo będziemy zapraszać do Radomia. A druga kategoria w innych hali to kategoria rocznika 2005, tam ciekawe drużyny. Przeważnie tutaj są drużyny z Polski Południowej, czyli Tarnów, Bieliszka, Korona Kraków, jest Dąbrowa Górnicza, są Katowice, jest Rybnik, ale są i z centralnej Polski, jest Warszawa, są Skierniewice. Obserwujcie cały czas kanał Regisu Bieliczka. Na tym kanale Regis Bieliczka na YouTube możecie oglądać wszystkie mecze na żywo z kategorii U14 i z kategorii U17. U mnie na moim kanale Zbyszek Fryna kilka słów o turnieju, jakieś podsumowania i zapraszam na skmbasket.pl, na mojego Facebooka Zbyszek Bytomski. Tu w tej kategorii najmłodszej będę wybierał MVP, dostanie ode mnie bransoletkę gwiazdy NBA. No a co do NBA, proszę Państwa, ten turniej jest dla mnie taki troszkę niepełny, bo jutro muszę jechać do Katowic już z samego rana, bo tam będzie draft NBA do nowego projektu Basket Polska Junior NBA, oficjalnie po raz pierwszy w Polsce na licencji NBA. Jutro w Katowicach będziemy wybierać nazwy drużyn NBA do nazwy klubów. Także pojadę do Katowic, a po południu tu wrócę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i troszeczkę jeszcze pierwszego meczu otwarcia pomiędzy MKKS Rybnik a drużyną Korony Kraków. Obejrzyjcie trochę. Dzięki Ci. Daj go! Dziś 1-12 dla Korony. Ale Korona to drużyna, która grała w półfinałach Mistrzostw Polski, jak się nie mylę, prowadzona przez doświadczonego trenera pana Dudka. Właśnie tu jest pan Andrzej Dudek. Dobrze mówię, Andrzej Dudek. Wy się skończyli na półfinałach w tamtym roku, nie? Ja wiem, wszystko pamiętam. Witam pana Usydusa, kierownika, trenera, pasjonaty, działacza. Co jeszcze mogę dodać? Jesteś cały czas tu z nami. To fajnie. Samochodem? Tak to na razie tyle, proszę Państwa, tak jak mówiłem na kanale Regis Bieliszka, wszystkie mecze na żywo z kategorii U14 i z kategorii U17. Zapraszam, pozdrawiam, do usłyszenia, do kolejnego wyjścia.